A teraz już witamy podczas Magic Hour. Cyk. Tu. Bije mi ciepło od tego słupka. No, także tak. Barbara świeżo po zebraniu. I tak dobrze widzisz, bo teraz wróciłam, a jakbym tą radę się dała. Już ugryź, już, dziękuję. Manewrować, to jeszcze mogę. Ugryź, bo wylejesz nam. Ugryź, dzięki, narka. Co? Aż mnie jedna pani później szukała, to ci później. Bo się spodziewała, że tam przyjdę. Zawsze byłam zastępcą w jakiejś radzie. No. Od paru lat. A tu, sorry, Gregory teraz. Ale musisz głośniej, bo nic z tego nie będzie. No nie wiem, jak to powiedzieć. No nie to, że to nie jest jakieś takie bardzo uciążliwe, takie funkcje nie są aż takie straszne, ale... No tak wiesz, jak jest jedna jeszcze klasa, jedno tak. Dziecko, to jest okej. A ty no, się zawsze rwałaś do wszystkiego i później siedziałaś popołudniami z ustalaniem, z nerwami, z kombinowaniem, z jeżdżeniem, ustawianiem i tak dalej. No właśnie. Tak. Więc... Więc teraz poszłam po rozum do głowy i uznałam, że w czwartej klasie to już tak jest wiele rzeczy już tak poza tą trójką, myślę. Mm-hmm. Więc tu mi nie ciąży tak bardzo ta sytuacja, ale w pierwszej klasie i w zerówce to ja... Już dziękuję. Popiół normalnie, muszę się umyć dzisiaj. Dokładnie. Jeszcze tam się kurde nakurzyło, było ścieranie podłogi. Jezu, w ogóle. Masakra. Jak ty powiedziałeś, jak wy powiedzieliście, to muszę coś tam będziecie tam przeczyszczać ten no. Komin. To ja sobie wyobrażałam, nie wiem co ja sobie wyobrażałam, chyba coś w komin. Nie wiem co ja sobie wyobrażałam. Mhm. Jak ty wysłałeś te zdjęcia, to mówię, no czuwy, co on wymyślił w ogóle. Pokazywałeś to gdzieś? Nie, nie pokazywałeś. Nie dałem do filmu. Masz to lepiej. Bo to brawura była. Brawura, tak. Prawdziwa brawura. No, szaleństwo. Las na ten komin, jeszcze pierwsze co, to sobie fotkę zrobił. Zaczął robić. Ale złe, zdjęć z takiej perspektywy to my nie mamy. Także... Zajebiste te foty, no. Zarobiste są. Nie. O, w sumie mogę go poprosić o taką panoramkę, nie? Uh-huh. Świetna. No. Siedział zadowolony normalnie. Jakby... Nie uważam, że są tacy ludzie, którzy mają po prostu coś zepsute w mózgu i oni się nie boją w ogóle. To tak, od tego trzeba zacząć, ale później jak już jeszcze to pielęgnuje i lata pracuje po... Na tym tak, przykład, to już w ogóle. Tu pamiętasz po rusztowaniach? Tak samo. I po dachu, jak oni biegali w klapkach. Nie. Żaden problem. No tu Karola to też było wiadomo, już tam jakiś czas temu pokazał, że tak ma, bo jak coś wpadło chyba na... Coś tu chyba na garaż, tak? To nagle nie wiadomo kiedy Karol z tego garażu już zdążył na niego wejść, zejść i... Mhm. Ale to właśnie wydaje mi się, że niektórzy ludzie mają... Nie wiem, no... Taką... No nie boją się tej wysokości, nie boją się tej przestrzeni. No, tak. I po prostu nie mają takich lęków. No i tak sobie potrafią działać. Dla mnie niewyobrażalne, absolutnie. Basiu, Barbaro, spójrz tu zaro. Cyk. To tak. No to tak. No ale dzisiaj sporo zrobiliśmy i już jesteśmy już bardziej przygotowani na zimę. Nie no, fajnie z tym kominem, bo dzięki temu tu mamy już luz, jakby trzeba było napalić, nie? To jest... No tak, tak. Jest już spoko. I co tam rzeczywiście kilka dużo? Wiader, no kilka wiader było tego. Czyli co, to się blokuje od sadzy? Tutaj tam to tym... jest, tu jest szeroki, nie? Ten komin, to zawsze, wiesz, cuk jest taki duży i tak dalej. No. No ale może się nie blokuje, tylko po prostu się nagrzewa później to, co tam siedzi. I skleja. I to się pali po prostu. I masz pożar, nie? Nie no wiem, ale co powoduje, znaczy to jednak coś tam no, spadło. Palenie, tak, no palenie, z tego... Spadło, no spadło. No. Także tak. Ile liści tu leży w ogóle, szok. Dobra, no część to jeszcze jakoś tam się... Nie no, fajnie to wygląda, tylko już tak kiesimy. Jak będzie koszenie teraz, to na chwilę znikną te liście. No. Ale to tylko chwila. Zobaczmy, tu jeszcze czeka. Robiliśmy jakąś kubkę. No widzę, no. A to dobrze czy źle? Dobrze, róbcie. Nie no, super, że to zrobiliście. Robiłeś tam... Przepraszam, ogólnie... porządki. Jesteśmy
No sporo jest tak. Sporo zrobione. Tak jest. To coś pani chce jeszcze powiedzieć? Tak z ciekawych rzeczy, czy nie? Nagadałam się już. Nagadałaś się. Dobrze. Z kim siedziałaś? W Matyldy ławce, czy nie? Z kim siedziałaś? Sama. W tym rzędzie, ale w pierwszej tylko było wolne miejsce i tam siadam, bo już tak jakoś na końcu weszłam. Akurat tam jest pusto. Bardzo dobrze. A ty w której? W drugiej czy w trzeciej? Ja w drugiej siedzę. Mhm. To a kto siedział w drugiej? Tata Miłosza chyba. Dobra, nie jest aż tak źle. No dobra, to tutaj kończy uszanowanko i co? Widzimy się jeszcze później pewnie. No. No to ciao, pa. Nara.